Dzisiejsza eksploracja odbędzie się w niewielkiej wsi w Belgii. Zauważyłem z drogi pustostan, zaniedbany, zarośnięty, czekający na kogoś, kto tchnąłby w niego życie. Wchodząc do pierwszego pomieszczenia, zauważyłem, że były już próby odratowania tych budynków. Ślad remontu widać praktycznie wszędzie, począwszy od rozłożonego rusztowania w pierwszym obiekcie. Idąc dalej, zauważyłem stojące między budynkami kempingi. Postanowiłem jednak najpierw wejść do budynku mieszkalnego i liczę na to, że będę mógł Wam pokazać coś ciekawego. Na samym wejściu widać latarkę, którą używają budowlańcy podczas remontów. Ale to nie jedyny element, który wskazuje na to, że były tutaj prowadzone prace remontowe. Wchodząc do kolejnych pomieszczeń, można zauważyć całkiem nowe przedmioty, które miały być zamontowane zaraz po remoncie. Jednak, jak widać, do tego nie doszło. Zostało tutaj również troszeczkę sprzętu, którego używano podczas tego. Zostało tutaj również troszeczkę sprzętu, którego używano podczas tego remontu. W jednym z pudełek znalazłem wyżynarkę. Cały czas się zastanawiam, dlaczego przerwali te prace. W kolejnym pomieszczeniu widzimy zapakowany bojler, który miał być zamontowany niegdyś. Kilka kompletów drzwi, karnisze. Jakby nie patrzeć, ktoś zainwestował tutaj duże pieniądze. Prace zostały przerwane. Wszystkie przedmioty, które tutaj przyniesiono, tracą na wartości i niszczeją. Nie sądzę, żeby ktokolwiek jeszcze je użył kiedyś. Tutaj więcej kafelek. Ktoś tutaj planował konkretny remont. Piwnica. Schody nie są zbyt stabilne. Nie będę tam schodził chyba. Już mi powinny spaść. Mogłoby być nieprzyjemnie. Ktoś kiedyś podłączył pompę i próbował tą wodę wybrać stąd. Jednak, tak jak mówiłem, prace zostały przerwane.
skrzynka z narzędziami. Zobaczcie, jakie pęknięcia w podłodze. I ogólnie wszystko jest popękane. Nie wiem, czy dom nie zaczął się przechylać na którąś ze stron. Nie wiem, czy to widać, ale jest tutaj niezły skos. Być może to był powód, dlaczego przestali remontować to miejsce. Nie wiem, czy mogę nastąpić tutaj. O, cała płyta się rusza pode mną. Nie będę tam wchodził. Zerkniemy z daleka. Być może te pęknięcia były powodem przerwania remontu tutaj. Jeszcze starego typu. Widziałem, że można tam iść dalej jeszcze. Mamy kolejną część domu. Tutaj również wszystko się rozpada. Pustaki popękały. Ktoś spakował cały sprzęt. Zobaczcie, wszystko jest spakowane. Nie wiem, czy się wprowadzali, czy wyprowadzali. Kilka obrazów. Tu mamy jakieś rowery. Stara maszyna. I zobaczcie, same nowe rzeczy. Wszystko popakowane jeszcze w kartonach. Na dole kolekcja motyli.
Wszędzie szkło. Troszkę bibelotów. Zobaczcie, jaki fajny malutki fortepian. Wow, to wygląda świetnie. To jest druga. Widzę, że tutaj popakowano już takie ciekawsze rzeczy. To jest główne wyjście. I wejście na górę. Nie jestem pewien, czy wejdę do końca. Raczej nie, bo tu, tak jak i w tamtym budynku, wszystko popękało. Zobaczcie. Tu już nie ma praktycznie w ogóle podłogi. Zrezygnujemy z eksploracji tego piętra. Być może byłoby tam coś ciekawego, jednak nie będę ryzykował. Wszystko spada. Tu są jeszcze jakieś pomieszczenia. Żylandor i trochę kafelek. Tu również piwnica zalana. Nie jestem do końca pewien, ale najprawdopodobniej opuszczono ten dom ze względu na jego stan. Widać, że wszędzie są popękane ściany, sufit i podłogi. Myślę, że było to zbyt niebezpieczne, remontując tutaj ten dom. I kosztowałoby to naprawdę majątek. Być może właśnie to był powód opuszczenia tego domu. Jednak gdzie się podziewają właściciele? Cały ich dobytek został właśnie w tym pomieszczeniu. Raczej się tego nie dowiem. No nic, ja będę kończył eksplorację i uciekam w kolejne miejsce. Na razie, trzymajcie się i widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie.